Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to kolejny odcinek, kiedy zwiedzamy ulice Warszawy, ale niestety od razu po moim wyjściu z domu zaczęło padać. No, mam nadzieję, że to nie popsuje naszych planów na dzisiejszy dzień, bo mamy ich naprawdę wiele. Mamy również jeden fajny challenge'ik. Ja właśnie jadę w stronę Stadionu Narodowego. Tam za godzinkę dojedzie do mnie Luther. No i będziemy sobie działać z misją. Challenge będzie naprawdę hardkorowy, także zostańcie do samego końca, bo będzie się działo. No niestety coraz mocniej pada. Zaczyna już się troszeczkę robić mokro, więc chyba będę się wbijał w metro, żeby nie zmoknąć. I od razu sobie podjadę na stadion. Dzisiaj jest ze mną znowu fajny kolega Luther. Siema. No i niestety pogoda popsuła nam plany. Mieliśmy dziś coś pojeździć na streetach, zrobić fajne rzeczy, bardzo hardkorowe na różnych spotach. No ale niestety musimy teraz iść na kryty skatepark. Jesteśmy pierwszy raz na skateparku Potocka. Zobaczcie sami. No ja jestem drugi, ale pierwszy raz w tym roku. I podobno troszeczkę zmienili ten skatepark, postawili nowe przeszkody. Także musimy posprawdzać, jak to wszystko wygląda i ocenić skatepark. Tutaj są takie brameczki jak na pływalni, zobaczcie. Jak tutaj wejść w ogóle? Co, naciskamy ten guzik? Nie, tu trzeba mieć jakiś identyfikator. What the fuck? To jest normalnie gruba akcja. Ja bym w ogóle przeniósł rower przez tą bramkę i wszedł za free. Co myślisz o tym pomyśle? Mnie tam stać. No mnie też stać, ale fajna opcja byłoby, jakbyśmy przenieśli te rowery przez tą bramkę. Ale nie, z racji, że jesteśmy BMX-iarzami, jesteśmy naprawdę spoko, to kupimy za 5 zł wejście i zobaczymy, jak to działa. Co, idziemy kupić? Idziemy. No żeby kupić tą wejściówkę na ten piękny, fajny skatepark, musimy najpierw wyjść na basen i tutaj sobie kupić wejściówkę. Dobra, mamy w końcu te wejścióweczki na ten piękny skatepark. No i spróbujemy wejść. Próbujmy coś takiego. Nie, nie, to niżej. To niżej. O kurczę, no dobra. Ej, ale nie rzucaj mi rowerem. Podaj mi przez tą bramkę. Bardzo kulturalnie. No. No kurczę, ty jeszcze trochę. O Jezu, o Boże, ja nie wiem czy. O nie! O kurczę! No to teraz mamy problem. Ale się odjebie. Kurde. Super, super. Mamy to. Udało się. A twój to już nie. Dobra, dawaj go. O kurde, mamać, weź troszeczkę spokojnie. Oko mi prawie wybiłeś. Jaki? Ja mam bilet. Ty, ja nie wiem, już zgubił bilet. Musisz iść po drugi. No, najważniejsze, że ma. O, uwaga, uwaga. No masz zielone, przechodź. Co ty? Dzień dobry. Super, udało się. No to jesteśmy, co nie? Pogoda nam teraz nie straszna, jesteśmy pod dachem. Git. Jest pełen giga czat. Jest Sigma. Jesteśmy już właśnie na skateparku, no i sobie chwilkę na nim pojeździmy. Ja
Elegancko, dawno tego nie robiłem. Bardzo dobrze. Ogólnie to przestało padać na zewnątrz, więc chyba będziemy się ulatniać stąd. Trochę dużo ludzi, więc lecimy na Real Street. I tak jak mówiłem na początku odcinka, lecimy sobie zrobić mocną misję na takim mureczku żółtym. Let's go! No i pojeżdżone, szybka rozgrzeweczka na krytym skateparku. Przestało padać, no i lecimy na Real Street. Dzięki temu mogliśmy sobie pośmigać, że jest skryty skatepark, także deszcz nie jest straszny. Dokładnie tak. A teraz lecimy zrobić misyjkę na ulicach Warszawy. Dobra, pakujemy się na Narodowy. Let's go. Dojechaliśmy właśnie na Stadion Narodowy i lecimy na spota dzisiejszego dnia, który musimy zrobić. Nastąpiła szybka zmiana planów po drodze, bo Luther chce sobie zjechać tych schodów. O kurczę, a tu pociągi jeżdżą na górze. Jedziesz? Dawaj! Jedzie agencik, a nie, jeszcze myśli. Nie ma co myśleć, zjeżdżamy. Dawaj, 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 dawaj. Wow. No, duże te schody były. A tam jeszcze ziomeczek ciągnikiem jedzie, czy innym sprzętem. Ej, dawaj trochę szybciej, co ty tak mokro wolno? Pizda. No co ty? Mokro jest. Dawaj jeszcze raz. No ja spróbuję sobie razem z Lutherem. Zobaczymy, czy jest taka prędkość duża, tak jak mówi, czy tylko zmyśla. Dobra, lecimy sobie tym razem bez hamulców. Kurczę, zahamował wariacik. O kurde! Ło! Ty no, była trochę prędkość. Ale dobra, teraz lecimy na prawdziwy spot. Dawaj, za mną. Let's go. Na spocik. Ostatnio właśnie na odcinku z Mateuszem, tak zwanym Endurem, byliśmy na tym spocie i ja po tym murku sobie tylko przyjechałem. Ale dzisiaj jest plan, żeby zrobić coś lepszego, co nie? Zobaczcie, to jest właśnie ten murek. Zaczyna się tam i zobaczcie, jakie to jest długie, co nie? I fajna opcja, bo za tym murkiem nie jeżdżą żadne samochody, więc można normalnie sobie po nim jeździć bez przypału. I zrobić barka na końcu. Dokładnie, więc zrobimy to w linii. Fajnie. Dobra, jedziemy na czerwonym. Zobaczcie, jakie to jest ultra długie. Ale ostatnio rozkminiłem z Mateuszem jedną akcję, jak jechałem, że tutaj, na tym murku, wystaje taki drut. Ale raczej to nie powinno przeszkadzać dla nas, żeby przejechać. Tak mi się wydaje. Zaraz sam Luther to po prostu oceni i powie, czy da radę. Ale zobaczcie, tutaj cały czas jest teraz w tym momencie ruch. Ostatnio na filmie nie było aż tyle samochodów, ale damy radę. I dodatkowo na tym murku jest taka złota zasada. Nie można w ogóle pedałować. Jak wjeżdżamy, tylko balansujemy sobie kolankami i przejeżdżamy całą długość murka. Więc zaraz powiem tu Lutherowi. Luther, na murku jest dziś złota zasada. Nie można pedałować. Musimy przejechać bez pedałowania. No na samym się nie pedałuje. Dokładnie. Więc chyba damy radę, co nie? Nie wiem. Jak myślisz, pierwsza próba będzie? Żebyśmy we dwójkę naraz przejechali, będzie ciężko. No ale damy radę. No ostatnio widziałem, że Endur znowu wypuszczał odcinek z Bartkiem i oni tutaj próbowali jeździć. Bartkowi się udało przyjechać to powiedzmy do końca. No ale nam się uda do jakiegoś trika, co nie? W ogóle ja nie wiem. Ja mam challenge taki, żeby nie ważyć przyjechać do końca, a żeby zrobić bar spina z tego. O, no to ja tak samo, albo 3-6, ale u ciebie bym widział tailwhipa jakiegoś fajnego. Nie, jest ślisko. Ale ogólnie nie wiem, ja czy to widziałeś. Nie ja, wiem. Ja jeżdżę miesiąc dopiero. No ja wiem, ale nie wiem, czy widziałeś na początku akcję na murku, w sensie tam wystaje taki pręt, widziałeś to? Widziałem. No właśnie, jak myślisz, przejedziemy po tym? No to chcę przejechać, więc no, to też przejedziesz, lubisz, dobra, no to co? Pręta w dobra, to co, próbujemy, ta? Ja. No mamy tutaj spoko, fajny najeździk, także bez lipy powinno być. I najważniejsze, żeby nie spaść na tą prawą stronę, bo tutaj jeżdżą samochody. Jak spadniemy, to będzie niezła kraksa. Luther, dawaj, próbujesz pierwszy? Przejechać, dawaj. Dobra, Luther się w końcu przekonał. Ło, wow, bar spin na początek. Jedzie świrek. Ło! Wow. Wariaciki. Ale mamy doping, co? Dobra, próbujemy to razem w linii, okej? Okay? Dobra. Już bez
zbędnego gadania, lecimy, katujemy. No jest trochę ciężko. Prawie. Nie, to ten drut. Jest za mała prędkość. Jeszcze raz. Jak na pierwszą próbę to naprawdę było spoko bez pedałowania. Prawie się udało, tylko potrzebuję troszeczkę szybciej jechać i na pewno się uda. Jak przejedziesz to szybciej niż ja, to wygrywasz. A ja będę jechał za tobą. Wygrywasz dychę. Ja będę jechał za tobą. No dobra, okej. To co, mam cię spychać? No możesz. Ej, ja nie wiem o co chodzi. Gramy w grę, kto zrobi pierwszy. Ale ze sztuczką. Tak, ze sztuczką, kto zrobi pierwszy i kto nie wpadnie pod samochód albo inny pojazd komunikacji miejskiej. To nam raczej nie gry. Ale jak wpadniesz, to są dodatkowe punkty bonusowe. Tak? No. Przekonałeś. No i elegancko. Akurat zobaczcie, ile fur jedzie. O, prawie. Już jadę, tylko nie teraz w prawo. O nie, to ten pręd. No nie. Ja jechałem za to za szybko. Ja teraz bym się w ciebie wbił. Byłem o tyle od tylnego koła, stary. Ale to zajebista nagrywka. No. O nie. Wpadłem. Znowu cię doganiałem. Ja teraz pojadę wolniej, ty szybciej. O nie, jest blisko. Słyszę furę z tyłu. Padłem, znowu się zbliżałem do ciebie. Dawaj, jedziemy. O Jezu, już prawie spadam. Prędkość. Obym tylko teraz nie spadł na prawo. Żebym tylko teraz nie spadł. To nie jest takie trudne na tym murku złapać balans. Mogę w ogóle lecieć przez całą ulicę. Jak w dół by leciał, to w ogóle na luzie. Chory człowiek. A ty jak oceniasz tego spota? Lightowy. No to musimy znaleźć następnym razem coś bardziej hardkorowego. Myślę, że dłuższe. No, myślę, że na pewno znajdziemy jakiś może most taki, żeby przejechać. Na Świętokrzyskim po... Nie, no na tamtym to nie, ale w ten weekend lecimy na tripa, co nie? Jeszcze nie zdradzamy, gdzie lecimy. Ale jedziemy na zawody i od razu jeszcze... Obserwujcie nas, to będziecie widzieć. Dokładnie tak. Skoro misja Murek została zakończona sukcesem, nie pozostaje mi nic innego, tylko wam podziękować za to, że byliście w tym odcinku do końca. I pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. Bo tak jak mówiłem wcześniej,
kolejne filmy będą naprawdę przemocarne. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Elo!